Ela! O Jezu, moje serce, kurwa! No i wszystko, nie? Ja pierdolę. Ja pierdolę. Puh. Nie ochłonę, no kurwa nie ochłonę. Skurwysyny. Za co cię mieli? Kurwa chłopie, za napad na stację. I klamę wyjebałem tą od ciebie na glebę. W kałuży leżałem, udawałem, że spałem w kałuży. No. To szkoda trochę siana, ale przypału przypomnieliśmy. Ale mam 116 brudnych na sobie z tego interesu. A, no to kurwa se przepierzesz, jesteś do przodu. Ja mam pomysł. Może ty panie staną koło siebie, a ja stanę tam obok panów, co? Czy nie? Ty pomysł kurwa źle, że ma pan po lewej i po prawej kobietę? Nie, no. Właśnie się chciałem zapytać. Ale pan jest jakiś niezdecydowany? Znaczy może nie chodzi o to. Na lewo do panów, wie pan, że pan jest obydwie dla siebie, nie? Pan idzie. Ale chłopie, my tutaj jesteśmy na napadzie, my tu nie, ja to rozumiem. Nie jest biuro matrymonialne. Przepraszam. Jak się pan jakoś niepewnie czuje wśród dziewczyn, to proszę powiedzieć. Nie, no zajebiście się czuję. Wielbłądzie kopyto. Kamel to. Wiecie, kiedy mamy do czynienia z takim zjawiskiem? I czym jest wielbłądzie kopyto? Panowie? Ja nie wiem. Panie? Też nie wiem. Ze zjawiskiem wielbłądziego kopyta mamy do czynienia, kiedy dziewczyny noszą obcisłe spodnie i mają lekko przerośnięte, ale nie muszą. Chociaż jeśli mają, to jest to bardziej widoczne, wargi sromowe. Wtedy majtki wrzynają się w pizdę i spodnie również i wygląda to jak wielbłądzie kopyto. Czy na kroku, że tak powiem, jest takie. Można tego dokonać również, jak na przykład się leginsy za mocno naciągnie na dupę. No to widzicie, już wiecie. Nie wiedzieliście i wiecie. Ktoś jeszcze potrzebuje jakiejś wiedzy ogólnej? Persona non grata. Ale kto jest persona non grata? To powiem panu w temacie. Ale kto jest persona non grata? Mógłbym pan zakończyć, bo się poluzowały kajdanki. Ja się domyślę. Jeśli pan mówi o wielbłądach, to... Tylko pani medyczka się trochę tutaj obraziła. Nie lubi chyba moich anegdotek. Czemu? Nie wiem. Wiecie, jak wsadzić kutasa w 4-letnią dziewczynkę? A, taki hal. Trzeba złamać jej mostek. Zajebista wiedza. Proszę bardzo. No tak zwana wiedza ogólna. Mam flashbacki kurwa z Wietnamu. Ja już raz tak dostałem kurwa w głowę. Ja też kurwa właśnie. Chodźcie na boki. Proszę, nie. Żeby nie trafili, kurwa. Mam flashbacki. No i uleją nas. Heidi Bany, ty kurwo. O, jebać cię, nie znam jej, nie znam. Ale kurwa, bo taki jeden znał ją dogłębnie. Mam déjà vu. Te drzwi mogą być otwarte, uważajcie. Ta. Mam flashbacki. Zamknij te drzwi, kurwa. Zamykaj te drzwi. Negocjator. Dobra, go. Dobra, pierdolę. W samochodzie pytajmy coś. No tak. Rozmawiamy w aucie. Wiesz, co chodzi. Dobra, chyba już mogę jechać, nie? Tak, wyjeżdżamy już, jak coś, rozłączam się. Jak ktoś ma numer do tego, do Goebbelsa, no to niech do niego zadzwoni. Wtedy to zadzwoni. Na co? Bo coś chciało, ja nie będę gadał z nim. Kurwa, on nie odbiera. No, co jest, my uciekamy. Za dużo jednostek w pościgu jedzie? Ile jedzie?
Ile jedzie? 5. 6 jednostek jedzie za nami, dobra. Co? Ta sześć. Dobra, cały czas GPS-y, okej? GPS. O kurwa. Cała komenda chyba, co? No a jak? Całe dwie komendy, kurwa. Słusznie flashbacki. O ja pierdolę. Tak nie rób, bo cię kurwa zaczną ten... strącać. Tak też nie rób. Spokojnie. Dobra, zjedziesz na paleto, co? A czy na Sandy? Na Sandy jadę, no. Może damy jakaś chyba, że on zjedzie na Sandy. To wtedy nie. No kurwa. Co kurwa robią? Dobra, zjeżdżam na Sandy. No o, pewnie, zapłakuj. Bohater, bohater, kurwa, narodowy. Kurwa. Dobra, to dobra, bohater, dobra, bohater. Walimy, walimy. Nam, bardzo kurwa. Dobrze, bardzo dobrze. Ciekawe. Jaka banda zjebów? Jadą? Jeden, jeden. Jedzie, dobra, dwa, dwóch. Dobra, full pizda teraz. Full pizda ogiem, błagam cię. Ale oni tak nas dogonią. No. Oni mają dwa razy lepsze teraz. Ja daję Gebelsowi cały czas GPS-y. Ale tak, tylko dwa jadą z nami, jak chcesz. Dobra, to może reszta nie dojedzie. Spad gonił tego, nie? G-klasy. Kurwa, G-klasa, bo Bentley. Dobra, walę do miasta, bo inaczej ich nie zgubię. Co oni kurwa na dachu mają? Jedzie, nie wiem, chyba jakiś radar. Jedzie to całe SEU i jedzie GTR za nami. Chociaż ten GTR to nie trzymasz tak mega blisko. Ty gdzie jest drugi? Jeden tylko jedzie teraz. A nie, drugi gdzieś tam się... O kurwa, dwa kolejne jadą tam daleko, daleko. Nie wygląda to dobrze. Ile mamy osób najwyżej, żeby ten? Nas czterech i czterech w kolejnym. Sferaauto.pl. Szukasz najtańszych części samochodowych online, zamów je przez internet, sprawdź. Link do strony. I zostan w domu. 5 zł. No proste nie ma sensu. Po prostu ich nie zgubię. Muszę liczyć na jakiegoś farta kurwa tutaj w tych ciasnych ulicach. Albo popchnę jakieś auto i się wjebie w nich po prostu. Nie, no też już przyjebałeś za razy. No właśnie. Zaraz będziemy się dymić jak przyjebiesz. Nie przyjebałem w nic. No ja kurwa nie. Na autostradzie przyjebałeś. O. A to auto już i tak wyglądało, jakby coś przyjebało. No, Tery, dzięki, że taki przyjechaliście. Takie dostałem, kurwa. Do mechanika, na mechanika ci, kurwa. Mechanik 2000, dobrze, kolego. Dobrze, kurwa, wiecie, że mnie nie stać. Kurwa, dwa koła. Kurwa, Tery. No wszystko jest w firmie, kurwa. Ja mam zero na koncie. A tutaj jest RNG, kurwa, na tych ulicach, w chuj. Tak, jest. To jest totalnie RNG. Tu zaraz może ci wyjechać coś i chuj. Koniec. Ciekawe, czy w lewo, czy w prawo skręci. W lewo, please, skręć. Kurwa. Jadę dalej za nami, bo nie słyszę sygnałów. Nie. Nie jadą? Ale wracasz tam, co byliśmy, więc chyba. Ja pierdolę, dobra. No to kurwa, co będzie... On był rozjebany. Zostało obok auta. Mogliście mówić, jak zgubiliśmy. Dobra, kurwa. Nie prój pizdy. Oj, oj, oj. Dobra, chyba ich mamy. Chyba tak. Teraz jest coś schować. Jakąś. To jest nasze auto, czy możemy je porzucić? Możemy porzucić. Możemy. Znaczy to jest parking, nasze, ale... ale dobra, nikt nas nie widzi, nikt nas nie widzi? Raczej nie. Dobra, kurwa, wyszło. Nice. Mamy to! Kurwa! Teraz się odmaskować. Nie wiem, chyba ubrania zostawić czy coś? Jedzie pana pobocze. Skołaś się już, możesz.
21 plus 2, kod 6 do szarego Asteropa, 10-20 Aldastri. Wyłączę pan silnik. Witam pana, sierżant drugiego stopnia, Foxtrot 5, Raymond Marika. Proszę pana dokumenty do kontroli. No witam, a jaki jest powód kontroli? Dowie się do pan, gdy dał mi pan swoje dokumenty. No nie, bo najpierw mnie za coś zatrzymujecie, a dopiero potem pytacie. Proszę pana, działam jak najbardziej według procedur, proszę pana, dowód osobisty. No to nie mam ochoty, no. Albo mi powiesz, za co mnie zatrzymujesz, albo cię nie dam zatrzymać. Ja chcę z panem wyjaśnić, dlaczego pan tak szybko jechał, dlatego chcę po prostu otrzymać pana dowód, tak? Proste? Dziękuję panu. Proszę pana, dlaczego pan nie ma kategorii B? Ma być szczery? Ma pan być szczery. Będę szczery z panem. Wczoraj, w godzinach wieczornych, może była 21, 22, wróciłem do domu po pracy, jestem taksówkarzem. Proszę, tutaj wizytówka, jakby pan kiedyś potrzebował. O, cześć wuja. Siema, siema, siema Stevie. No. Stevie, kto ci pozwolił być z radio? No? A, przepraszam. Dziękuję. Udałem się do domu i przykra rzecz się wydarzyła. Mianowicie Antony BBC Black ruchał moją dziewczynę. Ojojoj. Tak. W popłochu, że tak powiem, no to jej liścia, jemu liścia. Zebrałem swoje rzeczy, wyszedłem tak jak stałem. No i niestety zostawiłem prawo jazdy w domu. Ale właśnie jechałem do urzędu wyrobić nowe. Jedzie pan do urzędu? Tak. No taka smutna, ale jak powiem, historia. Ta, waliła się w anal, wiesz? A mi nigdy nie pozwoliła spenetrować jej groty Nestle. Trochę się, bardziej mnie to wkurwiło niż zdrada, że jemu dała aschola tak zwanego, a mi nie. Oj, znam pana ból. Dobrze, proszę pana. Nie dziwię się, że będzie upomnienie. Dziękuję. Poproszę wolniej wyrobić prawo jazdy. No i zwracać uwagę na czerwone światełka. Tak, daję panu dokumenty. Proszę odjeździć z kasymi się. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Kurwa, jak się odjebałeś, pani Sherlock Holmes. Ogólnie do mojego Hammera i Apollo ma klucze tylko jedna osoba i ta sama. Stachu? Nie Stachu, Spadino. Spadino, ja jak nie przyjeżdżałem tutaj na wyspę, to kiedyś tam potrzebowali samochodu, mówię, to ci klucze tutaj przepiszę, bo i tak mnie nie ma. Przepisałem mu w sumie za jego siano do tych dwóch aut i on je sobie czasami użytkował, jak mnie nie było. To, że użytkował teraz, to tak o piąte przez dziesiąte. Słuchaj, to ogólnie ja ci powiem tak, że są ludzie cięci na ciebie, znaczy na to auto. I już został przyłapany tym właśnie Spadino z koleżkami, dostali w pierdol sromotny w okolicach, kurwa, laboratorium. I dostali, kurwa, uprzedzenie, że pojawią się tam, to ich, kurwa, kasujemy jeszcze raz i jeszcze raz, dopóki nie zapłacą pieniędzy, no. Laboratorium koksu, zostały, tak? Ta, zostały spisane numery, wszystkie dowody, numery, no nie było tam ciebie, była tam lista 10 osób i 3 samochodów, w tym właśnie twój samochód i chłopaki działają, by wrzucić to na bęben policji i namierzyć furmanę, także nie wiem, jak jeszcze raz to tam gdzieś zobaczą, to pewnie się wkurwią, no póki mu zabierzesz klucze, no ja to mogę zahamować, nie? Dobra, ja ogólnie tak, ja... Cenę ci załatwiłem, kurwa, myślę, jak od razu klienta premium, no. Chcieliśmy gadać o kliencie VIP-a, to tak chujowo, jeżeli twoje auto się tam pojawia, a my ci kok zapierdalamy za bezcen. To właśnie chciałem powiedzieć, że ten... Ja na laboratorium nad dniem, gdzie jest, ja biorę od was porcję ostatnio od Nicolo. Jak cię... A nie, ty byłeś zresztą, co mi jeszcze ćwiary dał. Ale no to tak jak mówię, to nie ja. Z kluczami za chwilę tutaj rozwiążemy temat. Nie ma problemu. Tylko ja nie wiedziałem, że tutaj jakaś spina może być.